HTS, Harm Targeting System, to pasywny zasobnik wyszukujący, klasyfikujący oraz pozycjonujący źródła promieniowania radarowego, stworzony wyłącznie dla F-16. Umożliwia także oznaczenie radaru i przekazanie go do pocisku Harm lub jego lokalizację dla innych sensorów. Zasobnik nie umniejsza za bardzo parametrów lotu, więc może być zawsze zabierany, dając bardzo dużo informacji podczas latania nad wrogim terenem. Po jego zabraniu należy włączyć zasilanie lewego policzka, to jest przełącznik tutaj zaraz za joystickiem, do góry i odczekać około 30 sekund. HTS zazwyczaj będziesz służył do przekazania wyszukanego celu do Harmów, który następnie zostanie wystrzelony w jego kierunku. I żeby to zrobić, najpierw trzeba przełączyć się Master Arm włączyć, tryb Air to Ground wybrać, teraz wejść na stronę SMS, czyli Store Management System, włączyć Harmy, czyli AG88. Następnie na dowolnym wyświetlaczu trzeba wybrać stronę HUD, klikając na przykład na dolny przycisk HUD i mamy teraz stronę HTS-u, czyli zasobnika. Teraz naciskając przycisk DMS w dół, oznaczamy tą stronę TMFD jako SOI, czyli Sensor of Interest. Przesuwamy teraz kursor na dowolne zagrożenie, które tutaj się powiedzmy znajduje. Zabiorę sobie tutaj S-kę, naciskam TMS do góry krótko. Jeżeli dany cel zostanie oznaczony tą czerwoną ramką, mogę po prostu strzelić harmem w to zagrożenie. Strona z zarządzającym zasobnikiem HTS nazywa się HUD, Harm Attack Display, i można ją wyświetlić na dowolnym wyświetlaczu MFD. Sama strona podobna jest do HSD, czyli czegoś na zasadzie mapy. Przycisk DEP powoduje zmianę pozycji własnego samolotu na mapie, czyli teraz jestem w centralnej pozycji, teraz jestem na dole. Jeżeli robisz na przykład okręgi nad jakimś punktem, można ustawić ten samolot w centrum wyświetlania. Skalę można ustawiać przyciskami po lewej stronie i ta wartość tutaj wyświetlana to są mile morskie i 60 mil to jest ten okrąg, natomiast te kolejne są podzielone o 1/3, czyli to będzie 20, to będzie 40, to będzie 20 mil. Daje to więc zgrubną, powiedzmy, informację o odległości do wyświetlonych celów. Linie pokazują trasę zaplanowanego lotu, te puste kółka to są steer pointy, natomiast pełne to jest wybrany steer point, to jest steer point pierwszy, jest on oznaczony, jeżeli zmienię steer point drugi, to wypełni się teraz to kółko, trzeci steer point. Przycisk FR, czyli Friend, przyjaciel, pozwala wyświetlić wszystkie sojusznicze jednostki z datalinku na wyświetlaczu. Jeżeli go kliknę, mam teraz Flight, czyli teraz będzie wyświetlał tylko naszą grupę, czyli tylko z F-16 i maksymalnie 4. Natomiast jeżeli go kliknę jeszcze raz, wyłączy wszystkie wyświetlanie sojuszniczych jednostek z HUD-u. Żeby zarządzać stroną HUD, należy nacisnąć przycisk DMS w dół, czyli teraz zarządzam tą stroną, ale jeżeli nacisnę jeszcze raz, przełączę się na prawy MFD. Jeżeli nacisnę jeszcze raz, znowu zarządzam tym sensorem, czyli SOI, Sensor of Interest, czyli sensor główny. Można wtedy przesuwać kursor na tym wyświetlaczu i oznaczać wyszukane źródła promieniowania radarowego. I to jest kursor, można go przesuwać i oznaczać powiedzmy jakiś tam punkt. Naciskając przycisk Norm na górze robimy powiększenie tego obrazu tam, gdzie znajdował się kursor i teraz kursor można poruszać. Natomiast jeżeli nacisnę go jeszcze raz, to jest czterokrotne zbliżenie i to się przydaje w momencie, kiedy powiedzmy na jakimś małym obszarze jest bardzo dużo emiterów radarowych. Jeżeli przejdę do list, następnie 0, następnie 8, czyli bullseye, mogę za pomocą zera ustawić bullseye i teraz na stronie HUD będę miał, oczywiście ten marker bullseye tak czy siak będzie widoczny, ale będę widział, gdzie marker, gdzie kursor znajduje się względem bullseye i oczywiście będę również widział swoją pozycję samolotu, czyli jestem od tego bullseye ustawiony kursem 0,67 przez 17 mil. Liściowaty kształt na stronie HUD to tak zwany Harm WES, czyli Weapon Engagement Zone. Jest to maksymalny zasięg, jaki może pokonać Harm w obecnej sytuacji w wybranym trybie. Przekazując cel do tego pocisku, można szybko się dowiedzieć, czy jest on w ogóle w stanie dolecieć do tego właśnie punktu. I linia tego zasięgu będzie przerywana, jeżeli skala mapy jest tak duża, że nie wyświetli całego symbolu, czyli jeżeli zmniejszę, ta linia jest przerywana. Teraz ten kształt również się zmieni w momencie, kiedy przejdę na Weapon, czyli wejdę do strony z harmami, wybiorę sobie tryb Position i zmienię tryb pozycji na Range Unknown albo na PB, czyli Pre-Briefed. Jeżeli najedzie się na jakieś źródło, w górnej części tutaj pokazywane są informacje o elipsie błędu. Idąc od lewej strony są to informacje o orientacji i wielkości tej elipsy. Na to zazwyczaj nie będzie się zwracać uwagi, natomiast po prawej wyświetlana jest wartość PGM, który w zrozumiały sposób prezentuje wartość błędu pomiaru. Zasobnik HTS wykonuje triangulację odbieranych fal radiowych i na ich podstawie dokonuje umiejscowienia tego źródła na mapie. Jeżeli chce się wykonać jak najlepszy pomiar, nie powinno się lecieć wprost na źródło, bo zasobnik nie będzie w stanie dokonać odpowiednich pomiarów. Natomiast kiedy leci się do niego pod kątem, każdy kolejny pomiar jest w innej pozycji, więc triangulacja będzie dokładniejsza. Wartość PGM pomaga w szybki sposób zrozumieć, jak duży jest błąd tego pomiaru. Zawiera się ona w przedziale od 1 do 5, gdzie 5 to największy błąd, a 1 to najlepszy pomiar. Ten błąd pomiaru nie będzie mocno istotny przy atakowaniu zagrożenia za pomocą pocisku HARM, ale będzie istotny, jeżeli chce się oznaczyć tą pozycję dla innych sensorów.
Teraz jeżeli mój samolot leci, powiedzmy, że pierwszy pomiar wykona się tu, drugi tu, trzeci tutaj, ta elipsa będzie się zmniejszać, więc to PGM również się będzie zmniejszać, bo to powiedzmy największego przez średni przez mniejszy, ale jeżeli ja będę leciał bokiem, czyli tutaj będzie pewien kurs, to można powiedzieć, że ten zakres tej elipsy będzie się zmniejszał i PGM zaczyna się od 3 i można dojść nawet do 1, jeżeli będziemy powiedzmy w idealnej pozycji. Natomiast wracając do wielkości tej elipsy, czyli jak na HAD mamy po lewej stronie te wartości, orientacja to jest kurs do powiedzmy tej pozycji, czyli jeżeli będę tutaj, to kurs będzie mniej więcej, ja wiem, tam z 60 stopni. Natomiast te elipsy, duża elipsa to jest powiedzmy średnica tej elipsy w tą stronę, a mniejsza elipsa to jest powiedzmy boczna ilość. Wyświetlane radary na stronie HUD mogą mieć różny kolor w zależności od tego, jaki jest ich obecny stan. Żółty oznacza, że dany emitter po prostu pracuje, czyli jedynie wyszukuje cele. Czerwony oznacza, że jest to źródło w trybie namierzania, niekoniecznie własnego samolotu. Jeżeli czerwony mruga, to radar ten jest w trybie naprowadzania pocisku, czyli aktywnie atakuje jakąś jednostkę i niekoniecznie naszą. Zielony kolor natomiast to radar, który wcześniej działał i został wyszukany przez HTS, ale nie emituje on od 2 minut. Po 4 minutach od braku emisji ta ikona po prostu zniknie z wyświetlacza, więc zielony kolor najczęściej będzie wyświetlany w dwóch wypadkach. Nie ma celu w pobliżu radaru, więc ten się po prostu deaktywuje, nie wyszukując, po prostu nie czując, że coś jest w pobliżu niego. Natomiast druga sytuacja to jest, kiedy cel został zniszczony i stąd wynika ten brak emisji. HTS nie informuje, czy radar jest sojuszniczy, tak jak to robi F-18, więc trzeba brać to pod uwagę podczas ataku. Zasobnik HTS skanuje przestrzeń powiedzmy 120 stopni do przodu przed samolotem, takiej do góry, jak i na dół, jak i na boki, dlatego on nie jest w stanie znaleźć zagrożeń, które są powiedzmy no nawet na godzinie 3 czy 9 czy z tyłu samolotu. I teraz jeżeli ja na RWR-ze włączę sobie search radary, zobaczcie, że na RWR-ze widzę Team Shield i Team Shield, natomiast HTS tego absolutnie nie widzi. Zrobimy centralną pozycję, odzoomuję i zobaczcie, że on nie widzi zagrożenia, które się znajduje za mną. Zasobnik przeczesuje przestrzeń na około 120 stopni przed samolotem w poszukiwaniu emiterów, wtedy klasyfikuje i pozycjonuje je na wyświetlaczu HUD. Ten proces zajmuje ponad minutę, co jest dosyć dużą wartością, ale można ten czas skrócić wybierając klasy zagrożeń, klikając na przycisk Threat tutaj, czyli Threat zagrożenia. Na tej stronie można oznaczyć jedną, kilka lub wszystkie klasy. Klasy od 1 do 5 to są radary ruskie lub chińskie, naziemne i morskie. Natomiast klasy od 6 do 10 to radary amerykańskie i zachodnioeuropejskie, również naziemne i morskie. Zmniejszając ilość klas, zmniejsza się również czas skanowania zasobnika. SCT to jest scanning time, czyli mamy tutaj minutę i 3 sekundy. Oznaczę pierwszą klasę, już to jest 53 sekundy, kolejną klasę 48 sekund. Jeżeli zaznaczę wszystkie klasy i je odznaczę i zaznaczę teraz klasę 11, która absolutnie nie ma żadnych przypisanych wartości i wyjdę z tego threads, to za chwilę, po jakichś 2 minutach, te wskazania żółte znajdą się jako zielone, ponieważ ta klasa nie posiada żadnych zagrożeń. I emitery zaczynają odpadać, dlatego że minęły te 2 minuty, HTS nie szuka tych zagrożeń, więc one po prostu widoczne są jako nieaktywne. One nadal pracują, tylko że ja już mam wybraną klasę, która nie skanuje tych zagrożeń i one po kolejnych 2 minutach po prostu znikną ze strony. W manualu F-16 na stronie 438 znajdują się takie informacje, ja tu już po prostu skróciłem na jeden obraz. Po lewej stronie znajdują się klasy oraz przypisane do nich emitery. Tak jak mówiłem, klasa 11 nie zawiera żadnych emiterów, natomiast po prawej stronie znajdują się typy radarów oraz ich kod, który będzie wykorzystywany w innych sytuacjach, na przykład tworząc własną klasę. Warto posiadać informacje, jaki typ radaru znajduje się w jakiej klasie i wrzucić to do nakolennika, żeby tego nie pamiętać. Mój nakolennik jest do pobrania w linku w opisie filmu. Możliwe jest stworzenie własnej klasy, podając maksymalnie 8 typów radarów. Aby to zrobić, trzeba wejść na DED, czyli kliknąć list, następnie 0, miscellaneous i Enter, czyli HTS. I tutaj możemy podać ten 8 emiterów, korzystając z tych kodów, które wcześniej pokazałem. Powiedzmy, że wpiszę 123, to jest radar SA3 i 119, to jest SA15. I teraz posiadając takie emitery, pokazuje się tutaj przycisk MAN, czyli manual, to możemy wybrać właśnie manualną klasę, oznacza jedne klasę 11 i teraz wyszukuję i radaru SA3 i radaru SA15 i ten scanning time zajmuje 2 sekundy. I teraz jeżeli nacisnę ALL, zaznaczam wszystkie klasy oprócz manualnej, odznaczając ALL, zaznaczam tylko swoją klasę manualną. Żeby usunąć jakieś zagrożenie z tej strony, wyjeżdżam sobie do góry, wpisuję 0 i klikam Enter i to zagrożenie znika tutaj z mojej klasy manualnej. Strona konfigurowania HTS nie jest niestety zaimplementowana. Wchodząc na kontrol możemy tylko odznaczyć, że po prostu te znalezione zagrożenia są wyrzucane z mapy.
Żeby poprawnie przekazać cel radaru do pocisku HARM, najpierw należy go włączyć na stronie SMS, czyli wchodzimy na SMS, włączam HARMy, teraz one już są włączone. Teraz mogę na dowolnym MFD wejść sobie na stronę HUD, czyli ją dorzucić. Jeżeli strona HUD nie jest jako SOI, czyli Sensor of Interest, czyli nie ma tej białej ramki wokół wyświetlacza, trzeba nacisnąć DMS w dół. Teraz kursorem najeżdżam na jakieś zagrożenie, na przykład SA3. Nacisnąć trzeba teraz TMS do góry, żeby go oznaczyć. Jest najpierw biała ramka, to oznacza, że cel jest przekazywany do harmu i w momencie, kiedy on zostanie poprawnie przekazany, ta ramka stanie się czerwona. Kolejnym krokiem po przekazaniu tej wartości trzeba sprawdzić, czy to zagrożenie znajduje się w US, czyli w tym informacji o zasięgu harmu. Również po odznaczeniu mamy dwa czasy, to jest czas, kiedy pocisk uderzy, ile będzie leciał, żeby uderzyć w ten punkt, natomiast ten poniżej to jest czas Zulu, mniej więcej kiedy uderzy ten pocisk w pozycję w ziemię. Naciskając TMS do tyłu odznaczy się wybrany cel, ale tak zwany SPI pozostanie. SPI to jest Sensor Point of Interest, czyli oznaczony punkt ataku, który można przekazać do innych sensorów lub uzbrojenia. Teraz TMS do góry, tak jak mówiłem, oznacza ten cel, jest on przekazany w tym momencie. Teraz naciskając TMS w lewo wyświetli się tak zwaną stronę SEED. Tu mamy SEED i to są koordynaty współrzędne tego celu, mniej więcej jego wysokość nad poziomem morza oraz czas do lotu naszego samolotu do tego punktu. Naciskając TMS w prawą stronę przeskoczy się na kolejny cel, czyli mamy teraz Search Radar i ta strona SEED powinna się również zmienić względem tego zagrożenia. Oznaczony cel przez HTS widoczny jest jako punkt na HMS-ie, czyli zasobniku nachełmowym, czyli ja sobie teraz popatrzę i tam mniej więcej znajduje się pozycja czego? Search Radaru, bo taki coś my oznaczyłem. Jeżeli przyciskiem DMS do góry oznaczę HUD jako mój SOI, bo teraz to jest strona HTS-u, czyli naciskam DMS do góry, pojawia się tutaj moja gwiazdka, czyli oznaczyłem HUD jako mój sensor główny, SOI. Teraz ten punkt, który oznaczyłem, mogę przesuwać za pomocą kursorów na inną pozycję. I teraz ten punkt, który oznaczamy za pomocą HTS-u, on nie musi być tam idealny, bo jest oczywiście ta wartość PGM. Natomiast oznaczając sobie ten punkt później za pomocą HMS-u, możemy wskazać, powiedzmy, dokładniejszą pozycję. Ten oznaczony punkt za pomocą HTS-u jest punktem celu, więc inne sensory przestawiają się na ten punkt. Jeżeli przenosimy zasobnik celowniczy, czyli TGP, jego kamera również się tam zwróci, HTS mniej więcej oznacza wybrany punkt, jego dokładność zależy od tej wartości PMG, ale możliwe jest dzięki temu przeszukanie obszaru i ewentualne wykonanie innych akcji, na przykład oznaczenie tego punktu jako mark point lub użycie innego uzbrojenia i później zniszczenie go. Teraz przejdę sobie do strony TGP, to TGP patrzy mniej więcej w tą pozycję, włączę sobie tutaj podczerwień i nacisnę DMS w dół, oznaczę ten zasobnik jako mój sensor główny i mniej więcej tu gdzieś w tej pozycji powinien się znajdować radar, który zaznaczyłem, czyli Search Radar. Jeżeli za pomocą HUD-u oznaczymy jakiś punkt, stworzymy punkt ataku, a więc przesuniemy wszystkie punkty także nawigacyjne, czyli oznaczam sobie ten Search Radar i teraz przesunęłem punkt nawigacyjny również w ten punkt. Oznaczenie tego punktu, czyli ten punkt znajduje się tutaj, oznaczenie tego punktu na HUD-zie za pomocą TMS do tyłu pozostawi ten target point na miejscu, czyli ja robię teraz TMS do tyłu, oznaczam ten punkt, ale na HMS-ie nadal będę go widział w tym samym miejscu i teraz trzeba nacisnąć przycisk CZ, na przykład na stronie HSD lub na TGP jest tu również CZ i na FCR również jest, czyli na głównej stronie radaru i to spowoduje, że zresetujemy tą systemową deltę i pozycja punktu wróci do domyślnej, czyli ten punkt wróci do steer pointu, którego? Trzeciego? Tak, do steer pointu trzeciego, czyli do tej pozycji. Naciskam teraz CZ i ten punkt wraca z powrotem do tej. Zaatakuję teraz gniazdo SA3, włączę Master Arm, przygotuję samolot, Trip Air to Ground wybiorę, teraz strona HUD wrzucę sobie na prawym wyświetlaczu, bo to nie ma znaczenia, na lewym wyświetlaczu wyświetlę Weapon, czyli mam tutaj informacje z uzbrojenia, teraz przejdę do strony SMS, włączę te harmy i teraz mam je włączone, wiem, że harmy działają, wrócę na HUD, czyli na stronę HTS-u, zmniejszę skalę i widzę, że to SA3 znajduje się tutaj w tej pozycji, teraz ja nie potrzebuję, aby HTS wyszukiwał reszty celów, ponieważ powiedzmy, że mnie interesują, więc wejdę w threads i muszę wybrać teraz klasę SA3. Nacisnę sobie K i wejdę nawiasami klawiaturowymi na odpowiednią stronę, ponieważ to jest mój kneeboard i na moim kneeboardzie widzę, że SA3, czyli radar SA3 ma kod 123 i on w thread jest w trzeciej klasie, czyli odznaczę wszystkie klasy i zaznaczę tylko trzecią klasę i zobaczcie, że scanning time to już teraz jest tylko 4 sekundy, wyjdę z tego zagrożenia, oczywiście to po 2 minutach reszta tych celów zniknie, pojawi się na zielono, po kolejnych 2 minutach zniknie z tej strony, ale na razie jest mi to niepotrzebne.
Teraz oznaczę sobie stronę HUD-u jako SOI, czyli DMS w dół, jeszcze raz w dół, mam tą ramkę, zaznaczam teraz, strona HUD jest dla mnie sensorem głównym, mogę poruszać teraz kursorem, więc najadę na SA3, jeżeli najadę na SA3, widzę, że PMG jest dwójką i powiedzmy, że atakując za pomocą harmu, to nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ harm i tak mniej więcej doleci do tego celu, użyję wtedy swojego własnego sensoru i skieruję się na to zagrożenie, ale odblokujemy teraz aktywną pauzę. Zacznę się zbliżać do tego zagrożenia i ono w momencie, kiedy zacznie mnie trakować, powinno się pokazać z tego żółtego koloru na czerwony kolor i w momencie, kiedy zacznie mnie atakować, czyli już wystrzeli pocisk, to zagrożenie powinno mrugać. SA3 właśnie zaczyna mnie namierzać. Nadal jeszcze jest żółte. Powinno już być czerwone, ponieważ ono przeszło na inny tryb fal. Ja oznaczę sobie teraz ten cel. No dobra, SA3 zaczyna we mnie strzelać i pokażesz się na czerwono, czy nie? No zginiemy chyba. DMS, TMS do góry, oznaczam sobie to zagrożenie. Mam launch, wystrzeliwuję harma, idę teraz w dół, strzelam czafami, flarami, znaczy czafami tylko. Za dużo Top Gunu dwójki. Schodzę w dół, żeby uniknąć tego pocisku. Ja zdecydowanie za długo siedziałem i czekałem na ten pocisk. Okej, okay. Wymanewrujemy go. Do góry. Ok, i w tym czasie mój harm powinien już dolecieć do SA3. SA3 nie powinno wykonać kolejnego ataku. I radar naprowadzania został zniszczony przez harm, czyli to całe gniazdo SA3 już jest nieaktywne i ono już nikogo nie będzie atakować.